To był błąd. Naprawdę, to był bardzo duży błąd. Mam mały dylemat. A mianowicie przez dłuższy czas, bo około przez 3 miesiące zapuszczałem to, czyli swojego wąsika. Ale wydaje mi się, że dzisiaj będzie ten dzień, kiedy go się po prostu pozbędę. Tak o, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Bo dużo osób mówi, że śmiesznie wyglądam. A wczoraj, jak jechałem tramwajem, no to jakaś pani taka po prostu powiedziała, że dobrze wygląda wąsik i urutka, więc nie wiem za bardzo, co zrobić. Ale tak o, spróbuję go po prostu się pozbyć. Także zobaczymy, jak będę wyglądał zaraz. No i dobra, to był błąd. Naprawdę, to był bardzo duży błąd. Boże, jak ja wyglądam, jak dziecko jakieś. Nie no, tragedia jest, ale lipa. No nic, trudno, teraz muszę żyć z tą decyzją. W ogóle wygląda, jakbym miał 10 lat mniej w ogóle. Ogólnie to zaraz wbija 16, więc wlatuje film z mojej wyprowadzki do Wrocławia. Także jak nie widzieliście tego filmu, to tutaj macie kartę, no. Ale teraz właśnie robię publikację i zaraz będę na Instagrama wrzucać info, że film wleciał. Także jak nie obserwujcie mnie jeszcze na Instagramie, to wrzucę wam tutaj, jak wygląda mój Instagram. Ostatni tydzień był w ogóle dla mnie taki totalnie, totalnie porąbany, bo dosłownie co chwilę podróżowałem. Kilka dni temu przyjeżdżałem tutaj do Gorzowa, do swojego miasta rodzinnego, przez to, że miałem nagrywki filmowe, więc musiałem wrócić. To wyglądało tak, że we wtorek wieczorem po moich zajęciach na studiach przyjechałem tutaj, więc byłem w nocy tak naprawdę od 9 nagrywki, potem po nagrywkach montowanie i następnego dnia pobudka o 6, o 7 już pociąg. W ogóle ten pociąg się spóźnił, z czego w sumie całkiem duże jaja wynikły, przez to, że w ogóle się spóźniłem na zajęcia, na studia. No i tak naprawdę w czwartek byłem na zajęciach i wczoraj, czyli w piątek po prostu przyjechałem też po zajęciach i byłem wieczorem, więc dzisiaj uznałem, że sobie po prostu odeśpię mega mocno do 13. I tak w ogóle śmiesznie, jak wczoraj wracałem, generalnie szedłem sobie przez peron i nagle patrzę, kurde, mój ziomal, nie? Na zasadzie, z którym chodziłem do podstawówki, do liceum, bo on po prostu pojechał, on ogólnie studiuje w Krakowie, tak, w Krakowie. I to jest w ogóle Łukasz, który też się pojawiał na kanale, który był z nami na Illegal Zone i też był na Not My Arms i tak dalej, na różnych nagrywkach. Także no, Łukasza znacie i w ogóle to było takie dziwne dosyć spotkanie, na zasadzie, że kurczę, jakie jest w ogóle prawdopodobieństwo na to, że coś takiego się zdarzyło. Ale w ostatnim czasie w ogóle spotykam dosyć dziwnie dużo moich znajomych we Wrocławiu, aż tak szczerze częściej niż bym ich spotykał tutaj w Gorzowie. Także w ogóle śmiesznie. Na przykład jednego kolegę spotkałem, mojego zioma, jak wracałem o północy, tam do siebie do Trzebnicy, do na spanko, no to kurczę, patrzę, jadę i nagle, o kurde, chłopaki, nie? Na zasadzie ci, którzy chodzili ze mną do liceum i ten Paweł, nie? Także w ogóle mega śmiesznie. O, ale, o, tak ogólnie zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, że w ogóle tak sprawdzałem sobie przed chwilą statystyki i ogólnie 75% oglądających te filmy nie subskrybuje mojego kanału. Po prostu zasubskrybujcie kanał, będzie mi mega miło i zostawcie, nie wiem, łapeczkę w górę pod filmem, komentarz jakikolwiek, cokolwiek zróbcie z filmem, żeby nam się zasięg fajnie promował, żebyśmy tworzyli fajne tutaj community, a ja kończę pierdzielić i jedziemy po moje krzesła do JIS. Ogólnie to okazało się, że krzesła muszę odebrać z drugiej strony. Zapłaciłem za nie, więc jadę zaraz po nie. I dodatkowo sobie kupiłem jakiś termosik i wieszaki, bo się przydadzą do mieszkania. I torbę dużo. I w sumie to tyle. Także jadę po te krzesła. O, po krzesła. Dobra, jakoś tu. No i dobra, elegancko spakowane. No dobra, także misja, fotele załatwiona. Okazały się być w pudełku, więc nie wiem, jak wyglądają, dopiero się to okaże. Także no, naprawdę fajnie. Bardzo się jaram, są tutaj za mną. W ogóle to, jak są teraz te krzesła ułożone, przypomina mi jedną akcję, jak z Gawronem, moim przyjacielem, urządzaliśmy to biuro firmowe, które kiedyś tam miałem. Wrzucę wam tutaj fotę, dosyć podobnie to wyglądało, podobnie byliśmy załadowani, tylko w jego furze. Także no, jadę teraz do drugiej galerii, bo tu jest pierwsza galeria, a i jadę załatwić do drugiej galerii tą jedną fajną rzecz. Także zaraz wam pokażę, co to jest. No i co? Odebrałem, kurde. Pach, pach. Nowy kodzik wleciał. Przez to, że była wczoraj premiera, ja generalnie jestem naprawdę
No, dosyć dużym fanem. Wszystkie prawie części, jeżeli chodzi o Modern Warfare, niektóre jakieś poboczne sobie grałem, także uznałem, że raz na 2-3 lata mogę sobie kupić koda, a to, że naprawdę pierwszą część sobie kupiłem, tą pierwszą, bo to jest druga, no to uznałem, że fajnie byłoby drugą przejść. Światło mi zgasło. Fuck. Jeszcze raz. O, wróciłem. No, także giereczka wleciała, będzie ogrywana, szczególnie, że teraz mam dosyć długą przerwę. Na zasadzie wróciłem teraz do domu chyba z 5 dni, kiedy nie muszę wracać do Wrocławia. Więc na pewno sobie ogram chociaż kampanię i może jakieś multiplayerka. Także spoko. Na pewno już muszę wracać do domu, bo za 38 minut przyjedzie po mnie Gawron, bo generalnie przez to, że jest zaraz święto zmarłych i tak dalej, no to dużo osób przyjechało do domu, z którymi się, w sensie tutaj do naszego miasta rodzinnego, więc uznaliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie taki meeting, gdzie się zobaczymy, pogadamy coś, także lecę teraz szybciutko do domu.